Przychodził zawsze o zmierzchu. Zima, lato, o zmierzchu. A ile to trwało czasu mniej więcej? Proszę pana, ze 2 lata. Jak złapali Żyda, to ja byłam w tej kuchni i z tego okna widziałam, jak oni go zabili tu. Tu leżał, na tym miejscu. I z tego okna było widać. Z jednej strony stała siostra, z drugiej strony ja. Tu stała mama. Jakieś 2-3 metry od nas stało tych 3 żołnierzy. Oni stali tak o, w rozkroku i tak trzymali karabiny. I każdy wymierzał w jedno z nas. Teraz znajdujemy się w stodole, gdzie byli przechowywani Żydzi. I tutaj była w tym miejscu taka klatka zbita no, z takich regałów, no, 4 metry na 3 metry, przykryta sianem, potem słomą czy zboże, jak było przywiezione we żniwa, tutaj było składowane w tym zapole, wszystko było zakryte, snopki wychodziły tutaj głowicami, tutaj te głowacze, także ściana ze snopków była, także tutaj żadnego śladu nie było, że tam się coś znajduje. O, tylko w środku była ta klatka, tam było wyjście takie dla tych no, Żydów umieszczonych, żeby mogli sobie i powietrze dochodziło tam, no i wyjście w razie trzeba wyjść, było to sobie tamtędy mogli wyjść na zewnątrz i wychodzili do posiłków, prawda, no i załatwiania swoich, że tak powiem, potrzeb osobistych. Nie wiedział, że w mieszkaniu jest Niemiec, ten Jicek. Spojrzały się jeden drugiemu w twarz, a to było niedaleka odległość, jak stąd do szosy. Chlipstał, jakieś 40-30 metry. I od razu wypadł ten Niemiec na dwór i pędzi do chliwa. A on się zorientował, nie zdążył do tej kryjówki w los. Na drabinie go spotkał, ten Niemiec, i mówi tak: coś ty za jeden. A mówi: jestem służący Burków. Ale go sprawdził, kazał mu spodnie zwrócić, bo Żydzi byli obrezani, wie pani o tym. I od razu za stodołę go wyprowadził i szczelił mu tak blisko głowy, że gazy, bo gazy wylatują z lufy, tak mocne gazy. Tam pani się nie orientuje na tym, bo w wojsku na pewno nie była, ani nie myśli pójść, że wyprysnął mózg mu na mundur z krwią. Może pani sobie wyobrazić. I jak wpadł do mieszkania, to chciał tę babcię zabić, Sarafinkę. Ale taka była malutko dziewczynka, babciu kochano, piszczała i ten Niemiec. Coś go jednak, bo po polsku umiał, coś go jednak wstrzymało, nie strzelił w to dziecko. A Gehenna tu odprawiała. To była masakra, proszę pana. Tylko że ta droga to była o tam daleko, a to był taki wolny plac. My w ogóle tutaj idziemy całkiem, a tutaj całe to było, całe, co były tutaj strzelane i zakopywane, o w tym miejscu, w tym właśnie miejscu, co teraz stoimy. To zaraz ja tak mniej więcej odmierzę, bo ja żebym mierzył. 15, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 14, 15, w tym miejscu. O 15, w tym miejscu. Tam pochowani. A znał pan kogoś z tych ludzi, kto tam zginął? Co tu pochowane? Tak. Nie. To było, panie, ale w tym miejscu wszystkie były tu przywiezione i o tu pochowane. I dalej tam są? Jak? Czy dalej tam są? Tu nikt nie ruszał stąd. Absolutnie. I tu ile może być osób? Po moim rachunku może być około 30.
w nocy uciekali i w nocy przychodzili, tak żeby nikt nie wiedział, bo przecież w dzień nie będzie szedł Żyd, żeby go ktoś widział, gdzie on skręcał, każdy ciekawy. Przyszła Fejga z matką i dwóch rzepków najpierw do dziadka, a później przyszli te dziedzicem, co jego jaśnie ptate nazywali, z dwoma synkami. Ten jeden był starszy, drugi to jeszcze to dziecko takie małe było, bo ja wiem, czy miało 8 lat, czy nie miało jeszcze 8 lat, takie nieduży chłopaczek. Jeszcze dwóch przyszło z Treblinki i był i trzeci, był tej Fejgi mąż, ale jak uciekali, bo jakoś tam się, to jego zabili, tego męża. Mogliśmy sobie żyć swobodnie, wygodnie, nam nie było potrzebne to, ale myśmy, ojciec się ulitował, bo chciał, żeby, mówi, tamte parę miesięcy to przetrzymamy, a to później się zrobiło nam nie parę miesięcy, tylko blisko 2 lata. Ja to się bałam, strasznie się bałam. Jak pies zaszczekał, to ja już myślałam, że już i do żandarmi, i już nas wszystkich zgarnął. Przecież nie tylko oni by zginęli, jakby to się wydało, tylko tak samo i my wszyscy. Moja rodzina, ja i miałam córkę. Wszyscy by zginęli.